jesteśmy tutaj na drugim dniu naszego przeglądu kina nordyckiego. W tym roku Islandia. Dlaczego Islandia? Dlatego, że było nam blisko jakoś do Islandii. Było nam blisko, plus w tym roku powstało kilka dobrych islandzkich filmów, które nam się głęboko zapisały gdzieś w środku. Dlatego chcieliśmy Państwu pokazać filmy, które są dostępne na naszym rynku, które nie zawsze trafiają do kin, ale też trochę porozmawiać o kinie Islandii i o sztuce islandzkiej. No bo kino nie istnieje bez sztuki. Tak naprawdę początki kina są nieodłącznie związane z wizualnością, czyli z tym, co czym twórcy mogli się wcześniej inspirować, oczywiście też z literaturą, no ale jednak to, co widzialne, było dla twórców filmowych niesamowicie bliskie. Stąd dzisiaj spotkanie z naszą gościnią, panią Janą Konopką, która nas wprowadzi w tajniki malarstwa islandzkiego. I tak trochę myślę, że nas zainspiruje, zrobi nam taką dobrą podstawę do następnych filmów, bo oczywiście o sztuce warto rozmawiać i warto to łączyć z filmem, więc ja już nie przedłużam i zapraszam z Państwem Emiliana Konopkę. Raz, słychać? Słychać czy nie? A słychać, teraz słyszę pogłos. Dziękuję Ci bardzo, Agnieszko, za powitanie i wstęp. I witam wszystkich Państwa. Bardzo się cieszę, że sztuka islandzka cieszy się zainteresowaniem i przyszli Państwo. Nawet jeśli Państwo przyszli na film, żeby sobie wcześniej zająć miejscówki, to ja pocieszę się, że też, żeby się spotkać ze sztuką islandzką. To prawda, że sztuka islandzka, czy w ogóle sztuka jest istotna w rozwoju kina. No, ja jestem historyczką sztuki z wykształcenia, nie filmoznawczynią, więc postaram się właśnie od strony takiej bardziej wizualnej pokazać dzisiaj Państwu ten kawałek kultury islandzkiej. Kawałek, który nie jest dosyć szeroko znany w Polsce, więc myślę, że warto przy okazji takich przeglądów jak ten właśnie się gdzieś tam dać wciągnąć tej sztuce, bo będę bardzo nieobiektywna, ale powiem, że jest to wspaniała sztuka i naprawdę warto. No nie mamy okazji oglądać jej w Polsce na co dzień, ale jesienią w Warszawie będzie taka okazja, więc już mogę Państwa serdecznie zaprosić na wystawę, może jeszcze o niej coś powiem na koniec. Więc tak, filmy, które Państwo wczoraj oglądali i które dzisiaj będą mogli zobaczyć, to są filmy, jak już wiemy, właśnie związane z dorastaniem, z takie bardziej psychologiczne, ale ja wybrałam kadry, które pokazują coś jeszcze, coś, co jest bardzo ważne w ogóle kulturze świadomości islandzkiej, czyli natura. Właściwie jak patrzymy na filmy islandzkie, praktycznie każdy film islandzki ma dużą część akcji, która dzieje się w naturze, czy to serial kryminalny, czy to właśnie jakaś komedia romantyczna, to praktycznie jakby większość tego, co w tle, to natura. I to jest bardzo mocno wpisane w tą świadomość i wyobraźnię Islandczyków. I zdecydowanie właśnie widać to w sztuce, ponieważ pejzaż jest takim głównym, najważniejszym gatunkiem malarskim. I ponieważ będę się mówić o emocjach, to zacznę tak trochę, może patetycznie, ale od takich uczuć, które są, wydawałoby się, kluczowe, czyli uczuć patriotycznych. Ale dlaczego się śmieję? Ponieważ mówię, że pejzaż jest gatunkiem narodowym tutaj, ponieważ kiedy mówimy o sztuce islandzkiej, takiej typowo islandzkiej, to mamy do czynienia tak naprawdę ze sztuką, która zaczyna się w roku 1900. To jest bardzo późno, kiedy porównamy to z jakąkolwiek sztuką europejską. Ale z tych z Państwa, którzy nie są bardzo zainteresowani Islandią, to warto podpowiedzieć, że Islandia przez większość swojej historii nie była niepodległym krajem, to znaczy tak mniej więcej od średniowiecza stała się częścią Danii i do roku 1918 była po prostu częścią Danii. Więc kiedy pomyślimy o tym, że w ogóle jakaś sztuka islandzka, no to dopiero ona się może zacząć kształtować, kiedy się budzi jakaś tożsamość narodowa islandzka. No i ona była, Islandczycy byli bardzo dumni z tego, jaką mają kulturę, bo na przykład mają bardzo bogatą kulturę literacką, sagi islandzkie, mitologia. To zdecydowanie też pokazywało, że to jest kraj, który nie wziął się znikąd i też naród, który jest silny. No ale w tej sztuce zaczęło się to pojawiać dopiero dosyć późno, czyli na początku XX wieku, kiedy tutaj większość
powiedzmy, no, narodów już się ustanowiło, a tutaj Islandia dosyć późno powstaje jako państwo narodowe, powiedzmy. No i ta sztuka odzwierciedla oczywiście to, co się dzieje w umysłach Islandczyków, a to, co najłatwiej Islandczykowi, który na przykład wraca ze studiów w Kopenhadze, bo wciąż jeszcze no, to była jedyna, no, oczywiście stolica Islandii też, ale też jedyny ośrodek taki artystyczny, gdzie Islandczycy mogli się kształcić. Więc jak taki Islandczyk, na przykład Ferarin Ferlaxson, wraca ze studiów do kraju, no to co on może malować? No, maluje przede wszystkim naturę, bo tak naprawdę nie dość, że to jest oczywiście modne w tamtym czasie, żeby malować naturę w ogóle, ale dla Islandczyka to jest bardzo ważne, bo on wracając z Danii chce namalować to, co nie jest typowo duńskie, to coś, co się nie kojarzy z Danią. On ma z tyłu głowy, że on jednak chce tworzyć obrazy, które będą podobały się publiczności islandzkiej, więc chce malować islandzką przyrodę. Islandzkiej publiczności niekoniecznie interesowały duńskie pejzaże, a więc chodziło o to, żeby malować Islandię. No jak popatrzymy na tę naturę na obrazach właśnie tych pierwszych malarzy, no to jest natura taka dosyć romantycznie przedstawiona. Popatrzmy na kolory, to jest tak wszystko takie dosyć baśniowe, bajkowe. Wydawałoby się, że jesteśmy w jakimś śnie. Te błękity, takie fiolety rozpuszczone, gdzieś tam ta woda, w której odbija się niebo. To wszystko sprawia, że mam wrażenie takiej właściwie takiej wieczności, że ten kraj istnieje od zawsze i mamy tutaj konia islandzkiego, ważny symbol, ale też to miejsce, w którym ten koń stoi, czyli Þingvellir, to jest najważniejsze miejsce w świadomości islandzkiej. To jest dolina zgromadzeń, w której, no, można powiedzieć, zbierał się najstarszy w Europie parlament. No i już tam się dzisiaj nie zbiera, ale nadal jest to bardzo ważne miejsce w świadomości Islandczyków. Tam się różne imprezy, na przykład jakieś właśnie święta narodowe czasami jeszcze świętuje. No ale, czyli natura, tak? W samym sercu natury, no niezbyt takiej przyjemnej, bo nie zawsze to, co na obrazach, to taka codzienność islandzka. No ale właśnie, czyli to, co będzie tych malarzy interesowało, to ta natura, ale też w takim właśnie bardzo modnym wówczas takim ujęciu romantycznym z jednej strony. Tutaj, jeżeli ktoś z Państwa się interesuje sztuką, to może zobaczy nawiązania do malarstwa Friedricha, ale też właśnie takie momenty, kiedy zachodzi słońce albo wschodzi słońce, czyli takie dosyć właśnie też estetyczne, ładne. To też jest oczywiście ważne, że na północy Islandii, czy w ogóle w Islandii, to światło jest trochę inne niż w Europie, więc to się też gdzieś tam, można powiedzieć, wyróżniało Islandię, no bo jak się jedzie tam na przykład latem, no to tam praktycznie nie zachodzi słońce, więc też inaczej ten pejzaż wygląda, to ta jakość światła jest też inna. No i dalej oczywiście to, co będzie ważne, to, że ci Islandczycy pierwsi, na razie mamy cały czas tego jednego, bo to jest w ogóle taki pierwszy malarz islandzki, pierwszy, który wystawiał swoje prace, pierwszy, który właściwie no, miał pełne wykształcenie artystyczne. I tutaj on się skupiał na naturze, ale też malował konkretne miejsca. Czyli mieliśmy Þingvellir, mamy konkretne wulkany, konkretne lodowce, czyli też miejsca, które Islandczycy dobrze znali. Czyli znowu chodziło o odwołanie się do tego, co no, jakby było gdzieś tam wspólne dla wszystkich. No ale też właśnie niekoniecznie w taki bardzo realistyczny sposób, tylko znowu ta kolorystyka tutaj będzie bardzo istotna do pokazania tego takiego stosunku emocjonalnego do tego pejzażu. Bo wiadomo, że ten pejzaż narodowy, on nie tylko pokazuje to, co jest typowe, nie wiem, no właśnie charakterystyczne dla danego kraju, ale też właśnie pokazuje, że artysta no, ma jakiś stosunek emocjonalny, tak? Maluje to po coś, więc ta kolorystyka, właśnie taka baśniowość tutaj też ma, jest ważnym takim środkiem ekspresji tutaj. Drugi taki malarz, Ásgrímur Jónsson, to też był głównie pejzażysta. On jeszcze malował na przykład ilustracje baśni, legend islandzkich, więc folklor to był kolejny taki ważny element. No ale ja dzisiaj opowiadam o naturze, co prawda w naturze te istoty mieszkają, więc jeszcze o tym wspomnę. Więc też tutaj ważne będzie to, że islandzcy malarze z jednej strony może idealizują, ale też pokazują prawdę. Czyli jak mamy Hekle, jeden z największych takich też najbardziej źle się kojarzących wulkanów islandzkich, no to niby widzimy w tle ładną górę i wszystko się wydaje takie spokojne, przyjemne, ale jak się przyjrzymy, to na pierwszym planie są takie domki. No i my wiemy, że Ásgrímur Jónsson przedstawiał tę Heklę ze strony gospodarstwa, w którym się wychowywał, które w jego dzieciństwie zostało całkowicie zniszczone przez erupcję wulkanu.
Więc to też jest taki ważny element, to co w ogóle Islandczyków kształtuje, że oni zawsze mają z tyłu głowy te katastrofy naturalne. Czyli zawsze muszą pamiętać, że w którymś momencie może wybuchnąć wulkan, że może spaść, że jak wulkan roztopi lodowiec, to będzie powódź lodowcowa i zniszczy połowę, nie wiem, miasta i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to może brzmi tak bardzo katastroficznie, ale to naprawdę jest ważne dla Islandczyków, żeby pamiętać, że żywioły, przyroda zawsze są silniejsze od człowieka. Więc dlatego też to, co malarze przedstawiają, to są właśnie te wielkie góry, masywy, coś takiego majestatycznego, co zawsze góruje nad człowiekiem. Zobaczcie, że tutaj właściwie ludzi nie ma. Ta natura jest górą i tak naprawdę Islandczyk, człowiek musi się do niej dostosować. No, ale żeby nie było, że tylko, nie wiem, takie emocje związane z naturą to jest jakiś rodzaj szacunku, ale połączony ze strachem, bo też ten szacunek oczywiście wynika z tego, że no, Islandczycy są właściwie uzależnieni od przyrody, więc też no, muszą z nią współgrać jakoś, z nią współistnieć. No to też może takie bardziej indywidualne emocje można w tej sztuce zobaczyć, ponieważ jak już ta sztuka się trochę rozkręciła od początku XX wieku i pojawiło się coraz więcej artystów i artystek, to oczywiście oni zaczęli nawiązywać do znanych trendów i stylów w malarstwie europejskim, na przykład ekspresjonizmu, który jest takim kierunkiem typowo nakierowanym właśnie na pokazywanie, przedstawianie emocji. No i na początek coś. I teraz tak, ten ekspresjonizm ja tutaj będę dosyć szeroko pokazywać, nie konkretnie jako ten jeden kierunek w sztuce na początku XX wieku, tylko też coś, co pokazuje po prostu te emocje i w jaki sposób. Więc już mówiłam o kolorach i tutaj zdecydowanie Ásgrímur Jónsson pokazuje, że ta Islandia jest bardzo barwna. No, zazwyczaj jak mamy zdjęcia Islandii, nawet tutaj na plakatach, to jedyne barwy to są chyba te od zorzy polarnej. Reszta Islandii to są takie szarości, zielenie zgniłe. No to nie wydaje się taki krajobraz egzotyczny, pełen kolorów, tak jak tutaj. No ale jednak Jónsson też właśnie w Þingvellir bywał bardzo często i on tak malował tę Islandię i głównie Þingvellir w wielu różnych momentach, w różnych porach roku, w różnych porach dnia. Trochę jak impresjonizm, tylko z tą różnicą, że właśnie w Paryżu czy we Francji to te pory roku faktycznie się różnią między sobą, a na Islandii no to tak raczej może lato się jakoś specjalnie wyróżnia, a reszta wygląda coś podobnie. Pada, zimno, mało roślin kwitnie, no ale jednak tutaj jest jakiś taki rozkwit, więc pytanie, na ile to jest prawdziwy obraz Islandii, bo raczej takich kolorów się doświadcza na Islandii, czy jednak jakiś rodzaj takiego wewnętrznego, nie wiem, takiego uczucia właśnie rozkwitu, radości z przebywania w tej naturze. No i oczywiście więcej takich przykładów, to już może bardziej też pokazujących, jak malarz maluje i jak te emocje przedstawia w samym sposobie malowania, czyli tak szybciej, takimi grubszymi pociągnięciami pędzla, impastami, a więc takimi grubymi warstwami też. To też oczywiście jest sposób na to, jak przedstawiać to, co się w środku rozgrywa. Czy właśnie też taka geometryzacja niemalże tych elementów natury, bo Jón Stefánsson to był malarz, który można powiedzieć tak bardziej patrzył na Islandię przez figury geometryczne i on te góry, skały trochę sprowadzał właśnie do jakichś kwadratów, ostrzejszych kantów, co też jest ważne, bo to tak można powiedzieć też pokazuje znowu tę surowość tej natury. No już wiemy, że ona nie jest przyjazna i przyjemna, ale też w jakiś sposób właśnie te kształty ostrzejsze podkreślają, że no, trzeba się liczyć z tymi żywiołami. I tutaj na przykład świetnie to widać, jak ten masyw Eiríksjökull, czyli lodowca, jest taki bardzo mocno zgeometryzowany. Te takie, no nie wiem, skały, kamienie porośnięte mchem też właściwie są sprowadzone do takich trochę płaskich form. Więc to też takie uproszczenie też gdzieś tam niejako podkreśla no, taki stosunek bardziej subiektywny do tego, co malarz przedstawia. No i najsłynniejszy obraz Stefánssona, Letnia noc, no właśnie, letnie noce, białe noce, wszystko takie błękitno, rozmyte.
No i te gęsi, które co prawda nie malowane były z natury, tylko malarz się posłużył wypchanymi zwierzętami, no ale jednak umieścił je w pejzażu. To też pokazuje, że ci malarze niekoniecznie faktycznie siedzieli w plenerze i malowali to, co widzieli, tylko czasem sobie też układali trochę te kompozycje, co też pokazuje, że chcieli jak najlepiej przedstawić ten krajobraz. Więc też ten stosunek emocjonalny tutaj jest. No i jeszcze więcej, już tak właśnie w stronę takiego typowego ekspresjonizmu, jak na przykład u Edwarda Muncha, gdzie te kolory są bardziej ostrzejsze, jest więcej takich czerwieni, no, pomarańczy. Na przykład u Kierwala, Johannesa Kierwala widać te wschody słońca, zachody słońca, takie bardziej, można powiedzieć, właśnie tutaj ta natura jest taka bardziej rozdmuchana. To nie są takie spokojne letnie noce, gdzie jest piękne białe, czy błękitne niebo, tylko jednak coś się dzieje na tym niebie. Jest więcej właśnie takich emocji, sama natura jest pełna tych różnych rzeczy, które się dzieją. No i Kierwal to był ten artysta, który też chętnie odnosił się do mitologii, sag, podań, tylko w taki nieoczywisty sposób, bo on je tak wpisywał w naturę, że na dobrą sprawę, no tutaj akurat mamy walkirię, więc postać z mitologii nordyckiej, a więc nie tylko stricte islandzka kultura, ale jednak ta postać walkirii jest właściwie częścią tej natury, ona jest częścią tej wody, z której się wyłania, tutaj widzimy miecz, więc też bardzo taki też organiczny sposób malowania, ta postać jest taka, składa się z linii, więc też właśnie wpisana w naturę. No ale mamy też innych artystów znowu, którzy nawiązują do kolorów, kształtów islandzkiej przyrody. W pewnym sensie te obrazy robią się dosyć monotonne, bo mamy różnych artystów, oni wszyscy trochę się, przynajmniej te pierwsze pokolenia, oni tak troszeczkę wszyscy się wzajemnie naśladowali, szczególnie tych pierwszych artystów naśladowali, no bo nie mieli za bardzo innego punktu odniesienia, więc to trochę zajęło czasu, żeby znaleźć własny język. Są takie wyjątki, jak właśnie na przykład Juliana Sveinsdóttir, ale to już połowa XX wieku, gdzie zaczyna się coś konkretniej, no, coś innego dziać. I tutaj najlepsza przedstawicielka takiego czystego ekspresjonizmu, czyli takiego właściwie sprowadzenia tej natury islandzkiej do kolorów, do plam, koloru, no i tak jak mówiłam, zgniłe zielenie, błękity. To jest cała Islandia. Ten obraz ma dwie wersje. Ta jest niestety bardzo złej jakości, ale faktycznie jest troszeczkę ciemniejsza. I ta jest bardziej znana. Tę na przykład można oglądać w takim miejscu, które się nazywa Domem Kultury. To właśnie nie jest Dom Kultury, tak jak my znamy, tylko taki rodzaj takiego muzeum, ale właśnie nie muzeum sztuki tylko, ale właściwie takiego muzeum kultury islandzkiej, gdzie mamy różne obiekty. I bardzo fajnie jest ta wystawa zrobiona, bo właśnie widzimy, co czyni Islandię Islandią. No i obrazy też są tam właśnie ważne. A to, co jest ciekawe przy okazji Juliany Sveinsdóttir, to ona akurat głównie przedstawiała wyspy Vestmannaeyjar. To są, no właśnie, wyspy na wyspie, czyli taki archipelag malutki na południu Islandii, no, który też kojarzy się na przykład z wielką erupcją wulkanu w latach 80., więc taka, można powiedzieć, jeszcze dodatkowa lokalna tożsamość tej artystki, która maluje głównie no, wyspę, na której się wychowała, ale nie jest to Islandia, tylko właśnie Vestmannaeyjar. No i też morze. To jest ciekawe, bo Islandczycy się mogą kojarzyć z morzem. To jest jednak wyspa na środku Atlantyku, głównie no, przez lata żyjąca z morza, z rybactwa, z nie wiem, polowania na wieloryby. Ale właściwie dosyć późno pojawia się morze jako temat w malarstwie islandzkim. To też jest ciekawe pytanie, z czego to wynika. Może z tego, że z kolei morzem władali Duńczycy, więc Islandczycy musieli sobie znaleźć coś inny temat. Ale tak, oczywiście te fale, wzburzone morze też tutaj pokazują specyfikę islandzkiego krajobrazu oraz właśnie takie wzburzenie emocji samej artystki. Ponieważ mieszkała na wyspie, mniejszej wyspie, to też być może no, to morze oglądała częściej, może też dlatego częściej je przedstawiała w malarstwie. Widać, ta woda jest tutaj istotna, widać ją w różnych momentach, nie tylko właśnie jakiegoś sztormu, ale też trochę spokojniejsza. No i skoro ten ekspresjonizm... Tak, proszę. Wspomniałam Muncha i na pewno Państwo kojarzą Krzyk Muncha, ten najsłynniejszy obraz norweskiego ekspresjonisty, ale skoro ekspresjonizm taki właśnie powiedzmy no, per se, to tutaj artysta współczesny, który
widać, nawiązuje świadomie do tego krzyku, który też w sposób dosyć humorystyczny pokazuje pewne elementy. On oczywiście jako artysta takiego trendu stylu pop art bardzo często będzie nawiązywał do różnych elementów pop kultury, a więc nie tylko islandzkiej kultury, ale jednak będą to elementy, które w jakiś sposób też charakteryzują jego twórczość, bo on jest właściwie najbardziej rozpoznawalnym artystą islandzkim poza granicami Islandii. Nazywa się Erró, no i jego obrazy można oglądać w wielu wielkich muzeach sztuki współczesnej, więc zdecydowanie taka reprezentacja Islandii. No właśnie, może dlatego, że po prostu nawiązuje do rzeczy znanych, lubianych i po prostu jest to malarstwo takie dosyć łatwe do rozgryzienia. No i na koniec coś, co właśnie może nie jest takie zabawne, jak te obrazy Erró, czyli Einangrun, tak się tłumaczy na islandzki izolację, no bo to jeszcze będzie profesor Kanefał o tym mówił, ale Islandia jednak ta samotność, ta izolacja wyspiarska bardzo mocno charakteryzuje. Więc to też widać w sztuce, że mimo od tego takiego bardzo długiego uzależnienia od Danii, to oni zawsze, Islandczycy, mieli wrażenie takiego trochę, no właśnie może nie tyle mieszkania na peryferii, bo oni oczywiście uznawali, że są w centrum wszechświata, ale takiego jednak oddalenia od tego, że są sami sobie troszeczkę jakby panami losu. Więc ten smutek samotności rozumiany na dwa sposoby. Z jednej strony jako faktycznie może takie wrażenie oddalenia od wszelkiego życia kulturowego i może konieczności stworzenia własnego, ale też taki rodzaj nostalgii, melancholii związany z wpatrywaniem się w ten dosyć monotonny krajobraz. I jeszcze właśnie Erró raz, ponieważ ta duma, o której powiedziałam, to bycie w centrum świata, nadal wielu Islandczyków tak uważa. Bierze się trochę z tego, że to jest mały naród, dumny naród, ale właśnie bardzo, o bardzo długiej, bogatej tradycji literatury. No i jedyny islandzki laureat Nagrody Nobla, Halldór Laxness, jest takim naprawdę najważniejszym Islandczykiem, można by było powiedzieć. Stąd widzimy taki dosyć nietypowy portret autorstwa Erró, który poza portretem opartym na fotografiach noblisty też pokazuje sceny z jego książek, nawiązujących często do sag. No ale widzimy, że to wszystko w takim trochę klimacie komiksów, jakichś gier, może jeszcze nie gier, chociaż w sumie też, ale jak widać to jest takie czysto popkulturowe, co być może też pokazuje, że jednak Erró chce podkreślić, że Laxness jest tym dobrze znanym Islandczykiem, jest takim reprezentantem, ambasadorem islandzkiej kultury za granicą. No i ten Nobel sprawił, że się zaczęło go oczywiście tłumaczyć na wszystkie języki, na język polski też oczywiście jego powieści były tłumaczone i nadal są. I jeszcze jeden przykład tego, że Islandia jest wyspą, ale też centrum wszechświata. Tutaj głównie tytuł o tym mówi, czyli jakby wyspy Islandii, obraz Kierwala, gdzie też widać trochę taki jakby portret tego noblisty, ale też oczywiście znowu natura, bo wiadomo, wszystko wynika z natury. Laxness też pisał o naturze. To jakby tego się nie da w ogóle. Tak naprawdę, nie chcę mówić, że nie ma żadnego artysty islandzkiego, który w ogóle nie pisze o naturze. Ale naprawdę jest to coś, bez czego się nie da właściwie na Islandii tworzyć. Po prostu ta natura jest wpisana gdzieś tam w genotyp Islandczyków. I tutaj jeszcze Kjarval jako nawiązanie do tego świata magicznego, świata postaci tej takiej nadprzyrodzonego właściwie elementu islandzkiej przyrody, bo sagi islandzkie z jednej strony, ale właśnie folklor i takie wierzenia ludowe w elfy, w trolle, w różne takie postaci ukrytych ludzi, których można spotkać gdzie? Oczywiście na łonie przyrody. No i zazwyczaj w tych różnych legendach, baśniach, podaniach tylko ten, który żyje w takiej harmonii z przyrodą, może doświadczyć spotkania z ukrytymi ludźmi. Więc to też widać w twórczości, że z jednej strony nie ma zbyt wielu obrazów elfów czy troli, ale one się czasem gdzieś tam ukrywają między kamieniami. Ja bardzo lubię ten obraz, bo w którymś momencie każdy już widzi tam takiego ukrytego trolla w tej skale i jest to dowód na to, że te trolle gdzieś właśnie się w tych skałach kryją. No więc
właśnie tutaj no, ta przyroda jako miejsce, gdzie mogą ukrywać różne postaci, ale też przyroda w takim ujęciu bardzo już konceptualnym, bo mamy też na Islandii nie tylko artystów, plastyków w sensie typowo malarskim, ale też na przykład fotografów oczywiście i też takich artystów, konceptualistów, jak na przykład ten Sigurdur Gudmundsson, który należał do takiego zgrupowania właśnie nawiązującego do działań artystów niemieckich, na przykład grupy Fluxus, ale widzimy, że znowu ta natura, tak? Człowiek jest częścią natury i to widać wprost. On jest wpisany w tę skałę, no albo właśnie gdzieś tam jego położenie nawiązuje, czy wynika z natury. Ta fotografia, pamiętam, była kiedyś przedrukowana w przekroju, więc może Państwo ją kojarzą, właśnie to, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, dosłownie. No i na koniec już artysta znakomity, niedawno zmarły, Georg Gudni, który jest takim abstrakcjonistą, ekspresjonistą, bo jego pejzaże to są właściwie takie smugi kolorów, które no, najczęściej się właśnie, no, one nie mają tytułów, ale on sam zawsze mówił, że czerpie swoją inspirację z natury i że te obrazy, mimo że abstrakcyjne, to jednak zawsze w jakiś sposób mają kojarzyć się z islandzką naturą. Jak już wiemy, pejzaż islandzki jest monotonny. Często się mówi, że nie ma drzew na Islandii. One są, ale faktycznie nie widać ich tak w krajobrazie. Jak się jedzie na przykład główną ulicą, główną drogą, no to tych drzew za bardzo nie ma. Więc faktycznie możemy sprowadzić ten pejzaż islandzki do no, ziemi i nieba. I tego horyzontu, który gdzieś jest tak pośrodku rozmyty. I to widać w twórczości Georga, że właściwie właśnie zawsze ten horyzont gdzieś jest tutaj na środku. Jeśli dodamy do tego to, że na Islandii często pada, albo często jest mgła, no to te obrazy naprawdę przedstawiają niejako rzeczywistość. Chociaż no właśnie one też służyły do, znaczy dla samego artysty to były wręcz taki rodzaj medytacji. Dla nas widzów mogą stanowić może taki punkt odniesienia do jakiejś refleksji. No, to są obrazy, które mają ogromne formaty. Tu akurat prawie takie jak na tym slajdzie, więc jak się staje twarzą w twarz z takimi obrazami, naprawdę robią wrażenie. Często są też eksponowane po prostu całymi seriami, więc jest to jakiś rodzaj takiego mistycznego przeżycia. No i znowu kolejny element, natura jako taka świątynia. No, Islandczycy poza tym, że uważa się, że wierzą w elfy, to nie są jacyś bardzo religijni w takim znaczeniu chodzenia do kościoła, no ale na pewno ta duchowość jest w naturze. I w ogóle Skandynawowie częściej pójdą do lasu niż do kościoła, żeby właśnie przeżyć jakieś duchowe doznania. I to też widać właśnie w tych obrazach, szczególnie współczesnych malarzy, że ta natura jest bardzo mistyczna. Jeszcze jeden taki obraz, no, one wszystkie nie mają tytułu, więc już nawet nie podpisywałam. Podobnie tutaj, bardzo takie, no, no trudno to zobaczyć na reprodukcji, ale naprawdę świetnie się na nie patrzy. No, czasem takie elementy może dodatkowe, jakieś bliki światła, czy to pewnie są takie kwiatki, takie trochę jak bawełna wyglądają, które kwitną na Islandii. I na koniec, żeby trochę tak z tego, nie wiem, medytacji, żebyśmy nie zasnęli, to mój ulubiony artysta islandzki, czyli Helgi Fridriónsson, który znowu nawiązuje do różnych najróżniejszych elementów kultury europejskiej, nie tylko islandzkiej, ale robi to w taki zawrotny, śmieszny sposób. I to też pokazuje cechę charakterystyczną Islandii, czyli poczucie humoru, bo w wielu filmach to widać na pewno, że Islandczycy mają super poczucie humoru, szczególnie taki czarny humor, co też widać w sztuce, szczególnie tej młodej sztuce. No i akurat twórczość Helgiego charakteryzują nadzy chłopcy, dużo zwierząt, no więc właściwie takie to są obrazy, też bardzo duże formaty i przyjemnie się na nie patrzy, więc niebiańska muzyka na przykład, no widzimy już taki znowu element trochę uduchowiony, ale z żartem. Więc żeby podsumować to i wprowadzić Państwa w kolejny film islandzki, który zaraz będzie pokazywany w ramach przeglądu, no to chciałam tylko pokazać, że ta Islandia, naprawdę ta kultura islandzka wynika z natury. Czyli no, nie da się jej przeoczyć i kiedy, być może teraz Państwo bardziej na to zwrócą uwagę, ale ta przyroda naprawdę jest. I w ogóle często też w tych filmach, które się teraz tworzy, ta natura jest nawet na pierwszym miejscu. Często są jakieś takie ekologiczne wątki, często właśnie główny bohater walczy
nie wiem, o zachowanie przyrody. Więc to taki wątek, który się pojawia. Jeśli nie główny, to często gdzieś tam poboczny. Ta natura naprawdę jest no, bohaterką tych filmów, tak jak jest bohaterką wielu obrazów. Więc bardzo dziękuję za uwagę. Na koniec obraz też trochę z przymrużeniem oka. Inwazja maskonurów na Laugavegur, czyli głównej ulicy Reykjaviku. No bo natura, wiadomo, jest nieobliczalna. Nawet takie urocze, słodkie maskonury mogą, jak w horrorze Hitchcocka, kolejne nawiązanie filmowe, no tutaj spustoszyć ulicę miasta. Bardzo dziękuję. Jeszcze zanim skończę, to zapraszam na Utuletule. Bo ja się tutaj wzięłam głównie chyba z tego. Jestem autorką strony i wielu no, miejsc w internecie, które dotyczą Islandii, kultury islandzkiej, ale też sztuki w ogóle skandynawskiej. Więc zapraszam na Utuletule. Gdyby Państwa zainteresowała ta sztuka, to bardzo chętnie pokażę jej więcej. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję. Jeśli tak mogę, trochę może pomęczę, ale bo tak chciałam właśnie do Utuletule nawiązać. Aha. Tak odchodząc od tej sztuki przez wielkie szy, a trochę wchodząc, możemy nawet sobie usiąść tutaj, myślę, że, dobrze. Myślę, że chyba będzie okej, nie? Możemy usiąść, najwyżej dopniemy tą część. Ale tak nawiązując właśnie do Utuletule, bo w sumie chyba to był początek takiej twojej medialnej przygody z Islandią. Mm-hmm. No a teraz kiedy się wyszukuje w ogóle cokolwiek w internecie czy na Facebooku o Islandii, to pierwsza rzecz to jest właśnie Utuletule. To fajnie. To jest znana rzecz. Jak to się zaczęło? Jak w ogóle na to wpadłaś, że to będzie Islandia, a nie Szwecja, a nie Norwegia albo Dania? Tak. Ja to lubię opowiadać taką anegdotę, że byłam na forum muzycznym związanym z jednym z zespołów rockowych i ktoś tam zaczął pisać o Sigur Rós. Pewnie znany zespół, bo to taki też eksportowy towar z Islandii. No i tam w tytule jest to Rose, czyli O z kreską. No i ja mówię, polski zespół, super, tylko czemu śpiewają w jakimś dziwnym języku? No to ktoś tam mnie uświadamia, że weź, daj spokój, to jest zespół z Islandii. Ja mówię, z Islandii. No, znało się Björk może, bo to były takie czasy, no, moja późna podstawówka, czyli to jeszcze przed wybuchem Aja Flatlejokult, przed kryzysem, przed tymi wszystkimi momentami, gdzie Islandia zaczęła w ogóle istnieć w mediach. No i tak to się zaczęło, że potem weszłam w kręgi takiego klubu islandzkiego, studenckiego. No i przez długie lata działaliśmy, byłam prezeską tego klubu i faktycznie jakoś tak wdrażaliśmy warszawską głównie publiczność w świat islandzki. Pamiętam, że na początku często nas Word poprawiał, jak pisaliśmy jakieś materiały, że na przykład klub islamski, nawet islandzki było za trudne. Więc naprawdę było dużo roboty. Oczywiście nie mówię, że no to jest tylko nasza zasługa, bo Islandia po prostu się pojawiała coraz częściej, było wiele różnych imprez, ale faktycznie jakoś tak mi to weszło w krew, że bardzo to lubiłam i lubiłam występować, opowiadać o Islandii i widziałam, że to jest taka nisza, że ludzie po prostu chcą słuchać. No i jak pojechałam po raz pierwszy na Islandię, to założyłam bloga. I z tego bloga zrobił się taki większy projekt i teraz właściwie już piszę wyłącznie o sztuce, bo to jest po prostu mój temat doktoratu też i no, już jest dużo takich blogów typowo turystycznych, typowo takich o Islandii ogólnie, a ja piszę o sztuce i o kulturze, bo no, to jest wciąż taka rzecz, o której się raczej nie słyszę. Poza kinem, co jest w ogóle świetne, to jednak mało, więc cieszę się też, że Państwo przyszli posłuchać, bo to jest dosyć rzadkie doświadczenie. To rozwija, bo to jest właśnie ciekawe, o kinie możemy posłuchać, o literaturze też dosyć, prawda, ta literatura w ogóle nordycka, skandynawska, islandzka też do nas dociera, prawda, a jeszcze gdzieś tam, żeby pojechać bo wykonujesz właściwie kolosalną pracę, bo ja ją śledzę, jeździsz ciągle na kwerendy i właściwie nam to przynosisz, pokazujesz, prawda. Jak to wygląda w ogóle taka kwerenda? Znaczy, jak ty wybierasz te muzea? Bo my też jeździmy na przykład po szwedzkich muzeach i to często jest takie, my raczej wybieramy, po prostu chcemy gdzieś jechać. To jest takie dosyć przypadkowe, to co tam znajdziemy, to ja dopiero ten materiał, dopiero on mi się tak w głowie tworzy, tam układa, ja go dopiero przetworzę na coś. Czy masz jakiś taki plan? Czy na przykład jedziesz, myślisz sobie, w tym muzeum jest ten obraz, ja go muszę zobaczyć na żywo? Czy jak to przetwarzasz?
czy tak na pewno jest, bo już jak się jest na jakimś etapie badań i ma się te obrazy gdzieś tam obejrzane z katalogów, z różnych prac, to wie się, gdzie ich szukać, ale ja na przykład piszę doktorat o sztuce narodowej właśnie, tworzącej się w krajach skandynawskich, więc dla mnie to jest dosyć łatwe, bo ja jadę do muzeów narodowych, tak? Czyli szukam po prostu możliwości, żeby jechać, tak jak teraz byłam w Kopenhadze, żeby właśnie pojechać do takiej państwowej galerii i to jest taki no, najlepszy wybór, chociaż rzeczywiście tych muzeów jest mnóstwo i prawda jest taka, że one są bardzo niedocenione, bo Polacy często jeżdżą do Skandynawii. Widzę, że teraz to się zrobiło dosyć modne i stać nas też, żeby już wreszcie tam jeździć dosyć częściej. I ja bardzo polecam, żeby Państwo wchodzili do muzeów. One czasami są za darmo, czasami są jakieś specjalne dni, kiedy można wejść bezpłatnie i wtedy, no ja wiem, że my mamy taką tendencję, żeby chodzić po muzeach, gdzie nas czekają jakieś wielkie dzieła, sztuki. Ale właśnie lepiej, fajnie też wejść czasem do muzeum, w którym nie mamy w ogóle pojęcia, co tam wisi. I właśnie wejść w ten świat, bo ja uważam, że dzięki na przykład sztuce i takiej wizycie w muzeum, my możemy najlepiej poznać dany kraj, szczególnie w takim muzeum narodowym, prawda? Kiedy no, widzimy jakiś taki wybór reprezentacyjny i reprezentatywny też, więc jeśli będą mieli Państwo okazję, to zapraszam do muzeów nordyckich. Mogłabym rzucić takie pytanie zapalne, co sądzisz o mozaice tej złotej w ratuszu w Sztokholmie? Nie, no jakby ja też nie chcę oceniać. No, ja mam taki konkretny swój, po prostu widać, że tak raczej się interesuję sztuką przełomu wieków, czy początku XX wieku. Ja nie oceniam, też nie znam się za bardzo na sztuce takiej późniejszej tak naprawdę, ale jest to specyfika. To znaczy już właśnie łatwiej znaleźć coś na temat tych współczesnych artystów, bo oni są bardziej gdzieś tam obecni. Teraz się Biennale Sztuki zaczęło, więc to zawsze jest taka okazja, że świat gdzieś tam znowu sobie przypomina o tych artystach, więc jest to na pewno świetna okazja, a w sumie jak już mogę, no to zapraszam też na tę wystawę, o której wspomniałam, bo szykuje się wielka wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie, wystawa o tytule Przesilenie. To będzie pierwsza taka szeroka prezentacja sztuki z 5 krajów nordyckich, a więc również z Islandii. Niestety islandzka część będzie najmniejsza, ale część tych obrazów, znaczy tych pierwszych, starszych będzie można zobaczyć na żywo. No i też w ogóle obrazy no, artystów z całej północy, więc to będzie świetna okazja, no, jak ktoś nie może albo nie chce jechać na północ do muzeów, to będzie mógł zobaczyć je w Warszawie, trochę bliżej. Jesienią, w listopadzie się zaczyna i ma trwać jakoś, nie pamiętam teraz, chyba do stycznia, może trochę dłużej, ale to proszę śledzić strony, bo też możliwe, że trochę się będzie zmieniało, wiadomo. Różnie bywa teraz. To ostatnie pytanie, takie trochę filmoznawcze, na sam koniec. Ulubiony film islandzki? Ha! Nie mam ulubionego filmu islandzkiego. To się bardzo zmienia od nastroju i też ja te filmy jakoś kojarzę z konkretnym momentem, nie wiem, w życiu, kiedy oglądałam. Ostatnio mi się... O nie, no naprawdę. Czy ostatnio mi się bardzo podobał film Złotokap. On był dosyć krótko w polskich kinach, ale to jest film z Karoliną Gruszką, więc można go może jeszcze gdzieś zobaczyć ze względu na to, że no to jest taki wątek po prostu Polka na Islandii. Ona tam pięknie mówi po islandzku. Jacek Godek ją uczył i świetnie wyszła w tej roli. Taki film trochę takim też... kołtunie islandzkim, bo nam się zawsze wydaje, że północ to są takie właśnie super kraje do życia i wiadomo, imigranci to tam żyją na złocie, ale świetnie jest to pokazane, że właśnie mnóstwo Islandczyków jest bardzo ksenofobicznych i takich no oczywiście źle nastawionych na to, żeby ktoś w ogóle mówił po islandzku i kaleczył ten język, jak się nie urodził z islandzkim, więc to jest świetny film tak społecznie, że tak powiem, no ale też uwielbiam Kobieta idzie na wojnę, tak się chyba nazywał po polsku, czyli z kolei taki właśnie bardzo ekologiczny film. Ja go lubię ze względu na te widoki, ale też właśnie ten przekaz. No, ale tych filmów świetnych jest tyle, że trudno wybrać. Oczywiście filmy z początku kinematografii islandzkiej, czyli filmy o rybach. Nie można o nich zapomnieć. Ja na pewno o nich nigdy nie zapomnę i będę dzisiaj jeszcze do nich wielokrotnie wracać. A mówiąc o kołtunie islandzkim, to bardzo mi się podoba. Przypomniał mi się taki Islandczyk, którego spotkaliśmy kiedyś w Norwegii z Piotrkiem, ale nie będę opowiadać tej historii, to kuluarowo. Ale proszę Państwa, zapraszamy o godzinie 14, czyli już za chwilę na Pozwól mi upaść. I to jest film, gdzie ten kołtun może troszeczkę będzie widoczny. Na pewno nie jest to film cukierkowy, jest to film społeczny, na pewno, który warto zobaczyć. A ja dziękuję bardzo za ten wykład, że byłaś z nami. Proszę Państwa, Eliana Konopka. Dziękuję bardzo.